Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu kontynuujemy temat poznawania edytor nanodów. No i zaczniemy sobie od noda, który nazywa się Normal. W tym celu przełączę się może do ekranu z nodami. Wykorzystam po prostu skrót Shift F3. Przełączę się do nodów głównych. No i teraz to, co tutaj mam, no to są zwykłe nody. Usunę je, bo nie będą mi potrzebne. To, co chciałem pokazać, to nody znajdujące się w grupie o nazwie Vector. Są tam cztery nody, z czego przynajmniej kilka warto znać. To znaczy najlepiej znać wszystkie. Zaczniemy sobie od noda Normal. Ten nod jest bardzo przydatny wtedy, kiedy potrzebne jest nam zrobienie jakiegoś kierunku, czy też uzyskanie informacji o kierunku pewnego wektora. Pamiętamy pewnie z matematyki lub ze szkoły lub też z przedszkola, że wektor to jest tego typu dziwny obiekt, który można uznać za skierowany w przestrzeni odcinek posiadający własną długość, punkt zaczepienia, zwrot, a kierunek to jest oś, na której ten wektor leży. Tak to mniej więcej wygląda, przynajmniej tyle sam pamiętam ze szkoły. No i teraz wektor może być reprezentowany również poprzez taki obiekt jak kula. W tym miejscu mamy kulę i tą kulę można lewym klawiszem myszy obracać. Obrót tej kuli wyznacza kierunek wektora, natomiast jej zwrot to jest kierunek od czerni do bieli. A więc za pomocą takiego noda mogę określić kierunki w przestrzeni i te kierunki wykorzystać. Mogę także jakiś kierunek w przestrzeni tutaj wsadzić i ten kierunek będzie później wychodził jako wyjście wektorowe. Wektorowe wyjścia zaznaczone są na niebiesko. Mogę także podać jakiś wektor, ale na razie tutaj w tym nodzie nic ciekawego nie ma. Nody, które są z materiałami, mają troszeczkę lepszy panel z tym związany. Przełączmy się do nodów materiałowych. Dodam może jakiś materiał oparty o nody. I teraz mamy tutaj również taki nod jak wektor. I ten nod jest chyba troszeczkę lepiej zorganizowany. Tak, tutaj są osie X, Y, Z, które można sobie niezależnie ustawić. A więc jeżeli chcę mieć wektor skierowany na przykład wzdłuż osi X, ustawiam tutaj jedynkę i ten wektor wyznacza mi kierunek na dodatni, powiedzmy sobie, osi X. No ale to taka dygresja, w zasadzie chyba niezbyt potrzebna. To, co można z tym nodem zrobić, to przede wszystkim uzyskać określony kolor pochodzący z kierunku w przestrzeni. My pamiętamy, że Blender pamięta, czy też używa orientacji w przestrzeni takiej, która jest reprezentowana przez strzałki. Te strzałki mają różne kolory i to nie jest przypadek. X jest zaznaczony kolorem czerwonym, Y zielonym, Z niebieskim. Teraz te kolory można uzyskać wprost pochodzące bezpośrednio z tego noda. Jeżeli dodam sobie teraz viewer na przykład i w backdropie pokażę kolor, to obecnym kolorem jest kolor taki fioletowo-różowy. To jest jakiś wynikowy kolor wypadający z tego obrotu. Natomiast jeżeli ten nod przekręcę w stronę osi X, to w tym momencie jego kolor będzie generował się w taki sposób, że to będzie kolor czerwony. Oczywiście tutaj mam wyjście wektorowe podłączone do noda output, czy też do noda viewer. I node viewer konwertuje to wektorowe wyjście, otrzymując wektor, który jest skierowany wzdłuż osi X i ta konwersja zamienia całą informację na kolor czerwony. Tak samo jeżeli skieruję do góry tą kulę, uzyskam kolor zbliżony do niebieskiego. To jest jakiś taki kolor gdzieś w tym miejscu, bardzo czuły jest ten node na obroty. No i ewentualnie kolor Y to jest kolor intensywnie zielony. Więc kombinując z tym kółkiem, z tą kulką tutaj, mogę ustawiać rozmaite kolory i to jest dla mnie taki niezbyt precyzyjny być może, ale ciekawy generator barw, nic więcej. I teraz można wykorzystać taki nod do zmiksowania z jakimś obrazkiem. Jeżeli na przykład wezmę sobie, wczytam zdjęcie, które chciałbym wziąć z dysku, o na przykład takie. To jest zdjęcie takiego małego chłopaka z flagą. Proszę zobaczyć, wygląda ono w ten sposób. To można do tego zdjęcia dodać pewną gradację barw. I ta gradacja barw może pochodzić właśnie z tego noda o nazwie Normal. Wystarczy tylko zmiksować kolor z Normal z kolorem pochodzącym od obrazka. No i wtedy mamy jakiś tam przyjemny lub nie dla oka rezultat. Teraz jeżeli zmniejszę troszeczkę faktor, proszę zobaczyć, że to zdjęcie jest natychmiast kolorowane w taki kolor, który akurat wypada z wynikowego obrotu. Elegancka sprawa, dzieje się to prawie że automatycznie, bardzo prosto, szybko. Tego typu zdjęcie mogłoby wyglądać jak jakiś skan z papieru dość przestarzałego, bo już zdążył pożelenieć i zażółknąć. Natomiast ten nod generuje informacje wektorowe, w związku z tym te informacje mogą być wykorzystywane nawet do mapowania. Mapować można za pomocą wektora, na przykład teksturę na obiekt, wtedy ona będzie leżała w jakimś konkretnym kierunku na tym obiekcie. My wiemy, że nałożenie tekstury na obiekt z góry to jest projekcja typu flat i to było omawiane w przypadku nakładania tekstur na obiekty.
Więc można wykorzystać tego typu nod do określenia kierunku, choćby przy nakładaniu tekstur albo przy jeszcze innych zastosowaniach. Być może jakieś dokładniejsze przypadki zastosowań pokażę wtedy, kiedy będziemy mówili o samych zastosowaniach tego nodu. Na razie to tylko taka sucha informacja geokologiczna, co jest co, jak się tego używa w podstawowy sposób. Ok, na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Muszę teraz zamknąć swoje okno do nagrywania, ale nie wiem, gdzie ono jest. Zaraz zobaczymy. Jest tutaj. Ok. Żegnam się z Państwem. Do